Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem to najważniejsze cele najnowszej reformy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Reforma wprowadzi rozwiązania, które służą rozstrzyganiu znacznej części spraw już na pierwszej rozprawie, a jeśli to niemożliwe, to wyznaczaniu szybkich terminów kolejnych rozpraw. Sprawy z zasady mają się toczyć w sądach, do których wnoszący pozwy i pozwani mają najbliżej, a więc w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Osoby składające pozwy będą mogły wybrać, czy ich pozew rozpatrzy sąd mieszczący się w ich miejscowości albo w pobliżu, czy też tam, gdzie na przykład pozwana firma ma swoją siedzibę. To samo dotyczy pozwów przeciwko Skarbowi Państwa i instytucjom publicznym. Jeśli pozwie nas firma, sprawę rozpatrzy sąd w naszym miejscu zamieszkania lub w pobliżu. Ograniczy to koszty podróży do sądów. Kolejna zmiana to obowiązkowa odpowiedź na pozew i wystąpienie sędziego na pierwszej rozprawie w roli rozjemcy. Dziś praktycznie każdą sprawę kieruje się na rozprawę. Jeśli posiedzenie przygotowawcze nie da skutku w postaci porozumienia, sędzia z udziałem stron przygotuje plan rozprawy. Co niespotykane dotąd, data wydania wyroku będzie znana od początku postępowania. Regułą w mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma być tylko jedna rozprawa, na której zapadnie też wyrok. Jeśli to nie będzie możliwe, już na pierwszej rozprawie sędzia wyznaczy kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw. Kolejna nowość to nadzwyczajne narzędzie dla sytuacji, gdy uczestnikiem postępowania będzie osoba z lokalnych elit, która ma lub może mieć wpływ w miejscowym środowisku sędziowskim. Na wniosek strony Sąd Najwyższy będzie mógł w takiej sytuacji przenieść postępowanie do innego sądu. Strony procesowe zyskają możliwość samodzielnego nagrywania przebiegu rozpraw. Wystarczy poinformować sąd o takim zamiarze. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło wymienione założenia reformy, ale jeszcze nie określiło terminu wdrożenia planowanych zmian.